Czy wyglądam jak śmierć? Jest to nieuniknione ze względu na to, że jestem studentem w czasie sesji. Ale widzowie, witam was przenajserdeczniej w nowym odcinku Minecraft Palionowo. Zostawcie łapkę, subskrypcję, ponieważ jak zostawicie łapkę, to na pewno znam sesję. Więc proszę widzowie, zostawiajcie dużo łapek. I swoją drogą dzisiaj wleci odcinek na kanał vlogowy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Emilka Szypuła się nazywa, popisywacie wszystko. A my lecimy z dzisiejszym super materiałem, więc let's go! Oczywiście, że widzowie jest super, kocham swoje życie, jest naprawdę super, świetnie, daję radę, jakoś widzowie jeszcze przeżywam. Ponieważ sesja się jeszcze nie zaczęła, dopiero co zaczęłam się uczyć, ale czy jest dobrze? Jest stabilnie, tyle powiem widzowie, jest stabilnie. Oczywiście wraz ze mną witam was serdecznie z ciasteczkiem i bardzo mi miło, że tak ciepło przyjęliście ciasteczko widzowie. Naprawdę to jest coś mega pięknego, że tak miło, no wow, w ogóle naprawdę bardzo dziękuję wam za każdy komentarz, jesteście naprawdę superowi. I jak widzicie w moim ekwipunku znajduje się bardzo dużo rzeczy i dzisiaj jak się pewnie domyślacie widzowie, będziemy tworzyć pokój dla ciasteczka, ponieważ on tutaj nie może zostać, widzowie, to jest zbyt narażony na szczypcone, więc musimy go gdzieś schować. Także co no widzowie, sam jest w ogóle sama na serwerze, LOL, dobra, no to idę spać w takim razie, no nie będę tutaj nic innego robić, pójdę spać, żeby był dzień, a wy możecie zostawić łapkę, pamiętajcie, i na moim kanale vlogowym, tak jak mówię, jest super odcinek z Elicką, gdzie zamieniłam ją właśnie we mnie, na 24 godziny i swoją drogą breloki, możecie takie mieć, sklep, link w opisie widzowie, pierwszy, więc tak, lecimy na dół, no i wymyśliłam, że miejscem idealnym do umieszczenia naszego ciasteczka będzie tutaj to miejsce. Już, słuchajcie, wszystko przygotowałam. Oczywiście tak to tutaj się teraz prezentuje. No nie jestem za bardzo z tego zadowolona, ponieważ nie jest to symetrycznie i mnie to mega denerwuje, no ale ogólnie rzecz biorąc to... No tak to będzie musiało być. I widzowie, w tym miejscu, gdzie jest właśnie ciasteczko, będzie tutaj sobie chillowało bombkę. No i planuję tutaj zrobić jakiś mechanizm, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo z tego, co widzę, to raczej... Znaczy nie wyjdzie. No ale jakoś to najwyżej będziemy zawsze tak robić. No nieważne, jakoś to ogarniemy sobie. To teraz w ogóle nie jest istotne. Może jakieś inne przejście, wejście tutaj zrobimy. Who knows? Jak na razie zajmiemy się tutaj oczywiście kreacją tego wnętrza. Więc widzowie, oczywiście zaczynamy dzisiejszy fantastyczny odcinek. I lecimy jeszcze na górę, ponieważ nie mam jednej bardzo ważnej rzeczy. O kurde, co tu się stało? Chyba elytrą w ogóle tutaj przez chwilę leciałam. Ja nie wiem widzowie. To są skomplikowane sytuacje. Dobra, ja tutaj potrzebuję jednej rzeczy. Mianowicie właśnie tego potrzebuję i również tego. I to jest wszystko, czego mi brakowało i jeszcze zabiorę to, tak w sumie, bo wymyśliłam fajny pomysł. Właśnie w tym momencie. Dobra widzowie, mamy wszystko, chyba mamy wszystko. Najwyżej się będziemy wracać, to nie jest żaden problem. Więc oczywiście zjeżdżamy w dół naszą karozoną, także let's go, let's go, let's go. No i oczywiście łóżeczko planuję dać w tym gdzieś miejscu. No a tutaj ważne jest to, że całość będzie wyglądać w ten oto i sposób. Zobaczcie. Coś takiego właśnie miałam w planach. Teraz robimy to tak. No i tutaj wiadomo, że robimy w ten sposób widzowie. I wydaje mi się, że jest git. Jest git. I tu będzie tak fajnie sobie przychodzić sobie spać. Chociaż to nie wiem, czy nie jest za nisko. I że tutaj nie powinno, czy czasem tutaj nie powinno być na przykład typu żółta wełna. To w sumie by wyglądało całkiem fajnie. I tutaj jakby była żółta wełna, to też by wyglądało według mnie bardzo dobrze. Więc tu widzowie potrzebna jest nam żółta wełna. A jak ją zdobędziemy, szczerze nie mam pojęcia. Chociaż mam jeszcze jeden fajny... Ojeju, wiem jaki pomysł. Wiem co zrobić widzowie. Jeszcze lepiej to zrobimy. Ale nie wiem czy mam jeszcze kwarc. Mam nadzieję... Kurde, no nie wytrzymam tą elytrą, naprawdę. No po prostu szok, dobra. Nie wiem czy mam jeszcze kwarc. Mam nadzieję, że tak. Powinno gdzieś mieć kwarc. Dobra, kwarcu, a kwarcu tu widzowie jest. Więc o co się nie musiałam akurat martwić. Nie, w sumie nawet nie wiedziałam o tym. No ale najwyraźniej był mi kiedyś bardzo potrzebny. Do budowy tego domu. No i dobra, tutaj zrobimy coś takiego. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że git. I nawet tutaj byśmy mogli się pokusić o takie coś. Więc możemy śmiało dać tutaj. I to wygląda chyba fajnie. Tu teraz tak to wygląda do dupki. Dobra, to musimy to w takim razie zmienić i nieco naszą koncepcję. Czyli to zrobimy tak. To usuńmy na razie. I to też. I to w sumie też. I zróbmy w takim razie o jedno dalej. W ten sposób i tutaj będzie widzowie takie wejście. Dobra, chyba wygląda to lepiej, tak mam nadzieję, taką nadzieję. Tak, wygląda to lepiej, wygląda to o wiele lepiej. Mam tutaj teraz takie łóżeczko, to jest takie mega dowalone łóżeczko swoją drogą, no ale dobra. Wydaje mi się, że git. I oczywiście bardzo ważną rzeczą jest drapak, widzowie, drapak jest mega istotny. No i wymyśliłam, że zrobię go z rusztowania jednocześnie i z tutaj tego, tak jak tam miał na górze, słuchajcie, to coś, więc możemy tutaj zacząć działać. Także oczywiście musi być bardzo wysoki też ten drapak, więc lecimy z tematem. Tu będzie tak, tu możemy zrobić, chociaż dobra, tutaj też zróbmy podwójny.
Chociaż nie ataki, nie taki wysoki, tylko taki. Możemy tutaj zrobić tak. Dobra, mamy tutaj jakiś, widzowie, pierwszy drapak. No i też bym chciała na przykład drugi. Czemu nie mogę tego zrobić? Dobra, bo nie mam zrobić drapaków. Drugi zrobimy taki, widzowie. Co wy na to? Mam nadzieję, że to też wygląda w miarę spoko. Damy tutaj oczywiście coś takiego. Okej. I wygląda to chyba git, tak mam przynajmniej nadzieję. Zróbmy teraz troszkę tego więcej dywanu, żeby tutaj był taki, wiecie, widać, że oddzielony teren jakiejś zabawy, że tak powiem. Wydaje mi się, że spoko. W miarę, mam nadzieję, nie wiem. Dobra, no dajcie znać w komentarzu. Tu mi się to nie podoba i potrzebujemy czegoś na pewno żółtego, jak to się nazywa, żółtej wełny. Bo ona będzie tutaj istotnym elementem wszystkiego. Dobra, zróbmy też miejsce, widzowie, na jedzonko. To też jest dosyć ważne miejsce. I na robienie innych rzeczy. No, dobra, zróbmy tutaj, widzowie, miejsce numer jeden. Na wiadomo co. Wiadomo, o co chodzi. Nie będę tutaj mówić na głos. Może to zróbmy też takim pewnym oddzieleniem, widzowie. Coś w tym stylu pomyślałam. Dobra, wygląda to spoko. I tutaj teraz gdzie damy miseczki. Myślałam, że to będzie służyć jako miskę. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, czy nie. No ale mam nadzieję, że tak. No nie miałam innego pomysłu. No i tutaj teraz musimy zrobić jakieś inne, widzowie, niesamowite rzeczy. Więc słuchajcie, widzowie, wymyśliłam. Ojejku, nie chciałam tego zrobić zdecydowanie. Że zwisać tutaj będą jakieś takie główki zombie. Aha, one nie będą zwisać. Dobra, no to w takim razie będą zwisać na łańcuchu. Też nie? Czekajcie, źle ją postawiłam. No dobra, widzowie, no cóż. Miałam na to plan. Miałam naprawdę na to niesamowity plan. I wiecie co, mój plan właśnie poszedł. No poszedł i umarł. No ale dobra, zrobimy w takim razie tutaj coś takiego. Nie wiem, co to jest. To jest coś, jakieś rzeczy do zabawy. Tutaj tak samo możemy zrobić. Patrzcie, tak. Tak, na przykład, ojej, kurz, no znowu to zepsułam, nie mogę, dobra, i coś tego, takiego, i możemy, no kurza twarz, nie wytrzymam, nie no, da się tutaj na pewno postawić, dobra, zrobimy coś takiego, no kurde, bele, ile razy to jeszcze ubiorę, i na górze, czy ja jestem w stanie jakoś się wdrapać tam, nie, musimy się podsadzić, zrobimy coś w tym stylu, dobra. Szczerze nie wiem, co to ma ten, ale to powiedzmy, że no jakieś, nie wiem, swego rodzaju zabawki. Tak samo to. I tutaj możemy też dać tą głowę zombiego na przykład i rozrzucić tutaj głowy zombiego jeszcze. No wiecie, to są zabawki, okej? Okay? To są zabawki. Tutaj dajmy też coś w tym stylu. Może tutaj nie, ale niech tutaj to nam rośnie. I tutaj, żeby to było jakiś tam zabawowy element, widzowie. Tego wszystkiego. Tutaj też to niech będzie. Dobra, niech sobie zrastają tutaj te. No wiecie, to jest zawsze sobie jakaś zabawa, tak? To jest zawsze jakaś zabawa i tyle. Dobra, jakiś łańcuch też można tutaj wdać. I szczerze, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, ale, ale czuję, że tak powinniśmy zrobić i że to będzie wyglądać git. Dobra, widzowie, jeszcze na jedną rzecz wpadłam i to mi się tutaj bardzo nie podoba i mam na to lepszy pomysł, czyli zrobienie czegoś takiego. No, żeby to było takie faktycznie oddzielone miejsce do spania, ponieważ to musi być takie osobne, fajne miejsce. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Przygotowałam też jeszcze coś takiego, loom. Ale szczerze, chyba to nie ma żadnego przełożenia na to. Na to miejsce mam też baryłki. No baryłki akurat w sumie są ważne. Możemy je dać co najwyżej tu. Tylko żeby to było symetrycznie, to musimy je umieścić również tu. Okej. I chyba, że zrobimy teraz coś takiego i stąd usuniemy. Ojku, zapomniałam, że mam mega szybki kill-off. I tutaj damy, proszę bardzo, yellow carpet, czyli jak to się nazywa po polsku? Żółty dywan. Dobra, i teraz tak. Tak, 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 proszę bardzo. I tutaj też żółty dywan. No i wygląda to całkiem chyba cool, widzowie. Mi się bardzo podoba. No nie wiem, jak dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Mam nadzieję, że to, no, wygląda w miarę dobrze. Oczywiście mam jeszcze, kurde, to jeszcze miałam, ale no, szczerze to nie wiem, czy to... To chyba nam nie jest potrzebne, to chyba nam nie jest potrzebne, możemy teraz lecieć. Ojku, sorry, nie wyciszyłam Messengera, mój błąd, zawsze zapominam, wybaczcie, więc widzowie, lecimy po naszego kochanego, pięknego dzieciaczka, pauzować go trzeba, więc ciasteczko, mam nadzieję, że razem ze mną tam pójdziesz, dobra, ciasteczko, słyszysz? Proszę za mną, zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że serio pójdzie. Coś tak czuję, że to będzie mega, mega trudne, żeby tutaj zwołać ciasteczko. Ale może akurat, dobra, to jest trochę straszne, to trzeba zmienić. No dobrze, liczę na to, że jakoś się tutaj nasz kochany kocik przeteleportuje. Czy to się stanie?
Czy to się wydarzy? I don't think so. Zdecydowanie I don't think so, widzowie. No dobra, czyli musimy zrobić jakiś inny manewr w takim razie. Czy on... No kurde, cały czas jesteś w tym miejscu. No żeż, chodź tu, kocie. Czemu ty nie idziesz? Nie wytrzyma. Dobra, ale manewr po prostu będzie polegał na tym. No akurat mega kiepskie miejsce sobie wybrałam, no ale tutaj już jest git. Więc zróbmy tak. Lecimy raz jeszcze na górę i mam nadzieję, że tym razem kotek nam się tutaj tepi. No, no szkurde, nie wytrzymam tą elektrą, naprawdę, mam dzisiaj pechowy dzień jakiś. Dobra, kochanie, czy ty możesz? Nie, 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 nie. Chodź, rzesz, chodź tu. Ciasteczko, ej, no, chodź tu. Kici, kici, kici. No to za kot, nie wytrzymał się, nie w ogóle nie słucha jeszcze, no po prostu shruggery. Dobra, czy on tutaj może się te po... Ej, w jakikolwiek sposób, naprawdę, proszę. Nie? Masz mnie dalej w dupie? No dobra, no to spoko, w takim razie usiądź i musimy go sobie przetransportować starym, znamiennym sposobem przepychania, że tak powiem. No niestety, widzowie, no idź się, bym go najchętniej uderzyła, no ale no nie mogę robić takich rzeczy, no ale wtedy przynajmniej by szybko poszedł. No ale dobra, musimy, widzowie, być mili i kochani. Okej, udało się w jakiś tam sposób go przetransportować. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, czekajcie, wiecie co, mam lepszy pomysł. Koty zawsze spadają na cztery łapy, więc nie martwmy się tutaj o nic. Lecimy, tak? No i teraz do tego, do tej dziury trzeba go tam dać. No dawaj, jest już naprawdę bardzo blisko, widzowie. Bardzo blisko do tego, aby go tam zrzucić. Uwaga, chwila prawdy, czy to się uda? Ciasteczko, dawaj. No, nie mów, że ty jesteś za gruba. Nice, dobra, za gruby w sumie. Ciasteczko, on. Udało się. No i pięknie, widzowie, mamy tam. Mamy go wrzuconego, zarąbi się. Bałam się, że nam się to nie uda totalnie. Ale słuchajcie, udało się i mam nadzieję, że ciasteczko jest tutaj zachwycone, więc odkładamy je tutaj na swoje łoże. Pewnie po odcinku jeszcze parę razy pozmieniam. I w ogóle wszystko jest w żółtym kolorze, dlatego, że mam żółte oczka i stwierdziłam, że to jest idealny, no idealny kolor po prostu. Więc mam nadzieję, że wszystko jest git. Musimy tutaj dodać jeszcze parę rzeczy pozmieniać, ale mam nadzieję, że to z waszą pomocą mi się uda. Więc jeżeli macie jakieś chcecie sugestie, co mam zmienić, to napiszcie w komentarzu. I pamiętajcie, że dzięki łapkom to na pewno znam sesję i mam kanał vlogowy i tam dzisiaj wpadł odcinek, więc wpadajcie koniecznie. Życzę wam miłego dzionka, wieczoru, jesteście super. Buziaki dla was, pa pa!